Ełcka młodzież umie się zorganizować i przygotować koncert, odrabiając jednocześnie zadania domowe. Tak było w przypadku uczniów pierwszego LO, którzy w ramach zadania z podstaw przedsiębiorczości zorganizowali koncert charytatywny w Ełckim Centrum Kultury. Trzeba było przygotować jakiś projekt, wykonać jakąś konkretną rzecz, taką naprawdę potężną. I potem większość osób, można było jakieś fikcyjne rzeczy, po prostu wymyśliłem, że to ja wymyśliłem to, żeby koncert robić, bo takie, że stwierdziłem, że zrobię to, co sam lubię i tak akurat ja słucham takiej muzyki, że stwierdziłem, że przecież jestem wolontariuszem, to przy okazji można w tym pomóc. Prace nad przedsięwzięciem zaczęły się kilka miesięcy wcześniej. Uczniowie musieli szczebel po szczeblu przejść etapy biurokracji, by w efekcie na scenie zabrzmiała muzyka. Nasze pierwsze zadanie to było w ogóle zapewnić salę na ten termin, bo zawsze jest najgorzej właśnie z salą. Całe przygotowania zaczęliśmy już w październiku. Bo to trzeba było właśnie złożyć podania konkretne, że o salę i tak dalej. Impreza miała być zorganizowana bezkosztowo, lecz na uczniów czekała przykra niespodzianka. Ale się okazało, że na taki koncert potrzebna jest po prostu profesjonalna ochrona, sami nie możemy ustać sobie z koszulkami ochrona i pilnować wszystkiego. I teraz zaczęliśmy po prostu szukać i po prostu nikt nie będzie ochraniał tego typu koncertu właśnie za darmo. I musimy po prostu zabrać chociażby same koszty zatrudnienia właśnie pracowników. Potem nastąpił moment wyboru zespołów. Ustalono, że zagrają grupy o ostrym brzmieniu, zespoły młode, nowe i niezbyt często mające możliwość wystąpić przed publicznością. Zgodę na występ uzyskano od razu. Postanowiliśmy zagrać na koncercie z tego powodu, że generalnie pomóc, jak gdyby cel jest naprawdę szczytny. I to, czy gramy odpłatnie, czy nie, jak gdyby tutaj nie ma żadnej, nie odgrywa żadnej roli. Od razu się ucieszyłam, bo tak jakoś tak w ogóle wyjście ze strychu, z garażu do ludzi, to nasze pierwsze wyjście w takim składzie tak właściwie. Bardzo się ucieszyłam i nawet się nie zastanawiałam. Muzycy grali za darmo na szczytny cel, uczniowie chcieli bowiem pomóc konkretnej osobie. Tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, dla kogo możemy zbierać, ale poszliśmy do Caritas Diecezji Ełckiej w grudniu i żeby po prostu właśnie w tym terminie dopytać się, kto będzie potrzebował pomocy. I właśnie dowiedzieliśmy się o Natalce, że ona od października leży w szpitalu i że mają ciężką sytuację finansową. I po prostu pomyśleliśmy, że właśnie im pomożemy. Wokół tej idei udało się zebrać mnóstwo oddanych osób chcących pomagać za darmo. Ich argumentacja była bardzo podobna. Sądzę, że to dobry uczynek przede wszystkim i lubię pomagać innym w jakikolwiek sposób. Jest to koncert charytatywny i chciałem zrobić coś dobrego. Trzeba było po prostu przyjść, zapłacić za ten bilet, żeby komuś pomóc. Chciałam wesprzeć tą akcję, która jest organizowana, szczególnie, że to robią uczniowie z tej samej szkoły, w której ja się uczę, więc pomyślałam, że taka inicjatywa może być bardzo ciekawa, dlatego przyszłam. Pomagam im też trochę. W czasie koncertu udało się zebrać około 2000 zł.